Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Wczoraj jeden z widzów znalazł pierwszy odcinek, gdzie się pojawiły słowa witaj z słonecznej Kalifornii, coś w tym stylu. I było to na moim wyjeździe na Maderze. Ale to zaraz nie ma znaczenia, więc po długiej przerwie związanej z chorobą, tak wiem, idę w t-shircie, wracam na crossfit, w crossficie Ursynów. Trening zakończony, bardzo słaby trening po tym długim czasie choroby. Natomiast lepszy rytm niż nic. Do formy wrócimy za jakiś czas. I ruszamy z naszym dniem. Więc wczoraj mieliśmy program dotyczący biohackingu. Można wejść na stronę Akademia, sobie do niego dołączyć. W tej chwili jest za darmo 7 lekcji z kodem MIROBURN przy rejestracji jest za darmo, więc można spokojnie przejść. Już chyba ponad 500 czy 600 osób ukończyło. Całkiem dobrze, jak na 12 godzin. Natomiast ruszamy dalej z pracą. Dzisiaj nagrywam nowe wideo do szkoły bloga, plus parę jeszcze innych spraw i zaczynamy. Natomiast dzisiaj mamy genialny temat, więc ostatnio sporo dochodzi do mnie taki tekst, w zasadzie, ej Mirek, te twoje ustalenie celów to słabe, bo trzeba się cieszyć tym, co mamy w tej chwili. Tylko to jest najważniejsze. Żadnych celów. Masz, ciesz się, żyj. Tak. To jest opcja, natomiast to całkowicie nie wyklucza kwestii ustalania celów. Każdy na świecie się urodził. Każda pojedyncza osoba. Standardowa osoba przeciętna umie mówić, ma jakąś wiedzę, sobie spokojnie żyje. I dochodzi do jakiegoś wieku, załóżmy 28 lat. I w wieku tych 28 lat jest sumą tego, co się wydarzyło do tej chwili. I to w zależności od tego, jaki mamy start, czy się urodziliśmy w rodzinie A, B, czy chodziliśmy do szkoły C, D, czy byliśmy z osobami EF, jesteśmy w danym miejscu i teraz niektóre osoby są w miejscu A, w rodzinach patologicznych, niektóre osoby są w miejscach B, w fajnych rodzinach, niektóre osoby są w miejscach D, które są pracą na etacie w takim miejscu. I w chwili, gdy zobaczymy na świat dookoła nas, zobaczymy, że są jeszcze inne literki, jest F, G, H i tak dalej. Można być przedsiębiorcą, który ma dużą firmę, można być wolnym strzelcem podróżującym po świecie, można mieć jednoosobową działalność, pracować 2 godziny dziennie i okazuje się, że każdy z nas jest w stanie do tego dojść. Każdy z nas, pod warunkiem, że ma odpowiednią ilość umiejętności, wiedzy, doświadczenia i trochę szczęścia. Szczęście też jest potrzebne, żeby tutaj dojść. I teraz cały sekret w tym polega na tym, żeby nie tylko zamykać się na tym, że jesteśmy tutaj, cieszmy się tym, co mamy, bo to jest jedyna opcja, ale kwestia polega na tym, żeby i cieszyć się tym, co mamy i patrzeć na świat tam, gdzie możemy dojść. I zdobyć te rzeczy, które faktycznie są dla nas, te, które chcemy zdobyć. I nawet jeżeli jeszcze nie wiemy, jakie rzeczy chcemy, poświęcamy czas, żeby dowiedzieć się, czego chcemy i zdobyć te rzeczy, bo życie nasze ucieka. Mamy określoną ilość czasu, jesteśmy tu albo tu i zaraz koniec. I oczywiście możemy przeżyć to jako ktoś, kto żyje w danym miejscu, nie zmienia niczego na świecie, nie zmienia swojego życia, nie podróżuje i tak dalej. Można, jak najbardziej. Natomiast bardzo chcę, żeby to była świadoma decyzja osób, że po pierwsze cieszmy się tym, co mamy, naszym życiem, to, że oddychamy, rodziną, czymkolwiek, co mamy dookoła nas, ale z drugiej strony myślmy o tych rzeczach, które czekają na nas, które są naszą własnością, do których chcemy dążyć. I poświęcimy trochę pracy, żeby poza tym, że się cieszymy, dochodzić do tych wspaniałych rzeczy. Czymś, co kiedyś usłyszałem, Ramit Sethi nazwał bogate życie. Bogate życie. O i o czym dzisiaj porozmawiamy. Więc o co chodzi z tym bogatym życiem? O to chodzi, że każdy z nas ma jakąś inną wersję naszego bogatego życia. I teraz nie chodzi o to tylko, żeby mieć określone rzeczy, ale chodzi o inne aspekty. Kiedyś zauważyłem taki fajny graf, który kiedyś widziałem w kwestii prostokąta, natomiast zmieniam go na czworościan. Podstawa trójkąt i wszędzie trójkąt. Więc mamy 4, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wierzchołki. I teraz tutaj mamy power, czyli naprawdę moc. To, że jesteśmy na przykład wpływowi, to, że jesteśmy jakąś ważną personą. Mamy bogactwo, czyli mamy drogi zegarek, drogi dom, drogi samolot, etc. Romans, czyli że nasze życie, jeżeli chodzi o kwestie związane z kontaktami damsko-męskimi albo innymi, jak ktoś tam woli, są na wysokim poziomie i cały czas się rozwijają. I wolność, że mamy dosłownie czas na wszystko, jesteśmy gdzie chcemy, kiedy chcemy. I to jest my ludzie. Operujemy gdzieś wewnątrz tego czworościanu, gdzieś tutaj, albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj.
I w niektórych sytuacjach takie kwestie jak pieniądze są bardzo potrzebne, szczególnie tu i tu, trochę tu, żeby ładnie wyglądać i ładnie pachnieć. Tu też czasami, że chcemy podróżować albo robić inne rzeczy, natomiast nie zawsze pieniądze są związane z tym, żeby nasze życie było bogate. I to jest u jednych ludzi będzie to tutaj, 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 tutaj. Każdy ma troszeczkę inną wizję tego, czym dla nich jest bogate życie. Czym dla mnie jest bogate życie? Jest kilka rzeczy, które na to wpływają. Po pierwsze to, co teraz robię. Pracuję kiedy chcę, na jakich warunkach i skąd chcę. Głównie swojego pokoju, który uwielbiam. Moja skrzynka mailowa wygląda mniej więcej tak, w świecie idealnym. Właśnie mam inbox zero, nie mam żadnych wiadomości, które na mnie czekają. Wiem, że gdzieś tam są ludzie, którzy w tej chwili pracują nad moimi projektami, które się dzieją, które zwiększają moją wartość i które zwiększają to, że mam jeszcze więcej czasu. Podróżuję z rodziną, podróżuję po świecie, w dowolne miejsce i jak chcę. Jedną z takich moich zachcianek, którą kiedyś chcę zrealizować, ale jeszcze na to mnie nie stać, jest to, żeby podróżować tylko pierwszą klasą. Lubię, bardzo lubię, natomiast nie stać mnie, więc latam tak jak mogę. Jak będą jakieś możliwości, będzie to dla mnie całkowicie rzeczą możliwą do uzyskania, czemu nie, będę to robił. Podróżowanie z rodziną jest dla mnie czymś, co sprawia przyjemność, jest dla mnie oznaką bogatego życia. Mam te rzeczy materialne w głowie, o których myślę czasami. Nie mam zbyt dużo, bo nie potrzebuję, ale są takie, powiedzmy, dwie rzeczy, które mi się marzą i które są moimi celami, nad którymi pracuję. Pierwszy z nich to zegarek. Tak, jest zegarek na mojej liście w tej chwili. Jestem wielkim fanem zegarków. To jest akurat Maurice Lacroix, natomiast Patek Philippe Nautilus 5711 Rose Gold. To jest to, na czym pracuję, natomiast w tej chwili mnie na to nie stać. Mam inne wydatki, inwestuję w firmy, natomiast tak. A druga rzecz to samochód, ale nie chodzi o samochód jako samochód, bo nie jestem wielkim fanem samochodów, jeżeli chodzi o to, jak się jeździ. Mam Kia City, bardzo mi się podoba, natomiast rzecz, o której marzę, planuję, natomiast to jeszcze troszeczkę później, jeszcze wszystko dookoła mnie nie jest gotowe. To są dwie rzeczy. Pierwsze, samochód z kierowcą. Żeby w chwili przemieszczenia się z miejsca do miejsca B nie musiałbym kierować, bo nie lubię kierować. Czasami podróże są przez Polskę, natomiast nie lubię kierować. Z jednym małym wyjątkiem, rzadko mam okazję jeździć samochodami sportowymi, natomiast Tesla Roadster jest czymś, o czym myślę. Myślałem o Tesli Y, natomiast nie podoba mi się. Więc, jakbyśmy popatrzyli na moją wizję bogatego życia, to ona w tej chwili jest gdzieś tutaj na poziomie 90% i tu na poziomie 10%. No ale Mireczku, przecież tak nie można, przecież trzeba inaczej. I to jest właśnie najważniejsza rzecz. Wersja naszego bogatego życia powinna być stosowana do nas, a nie do innych osób. Jeżeli ktoś nam mówi, że to nie jest dla ciebie, samochód nie jest dla ciebie, zegarek nie jest dla ciebie, podróżowanie po świecie nie jest dla ciebie, praca na własnym nie jest dla ciebie, nie wolno takich ludzi słuchać. W żadnym wypadku, chyba że to są faktycznie nasi zaufani ludzie, z którymi dzielimy nasze życie i pomagają nam. Natomiast to jest nasza wersja. Ludzie zazwyczaj mówią nam, jak ma nasze życie wyglądać, bo nie potrafią tego zrobić w swoim życiu. Więc jeżeli ktoś nam mówi, że hej Mireczku, te buty nie są dla ciebie, te spodnie nie są dla ciebie i tak dalej, to znaczy, że te osoby są tak jak widzowie we filmie, jak to było w Ślepnący Świateł, oglądają ciebie i mnie we filmie i mają lepszą wizję tego, jak my powinniśmy wyglądać. Dlatego lubimy te filmy i tych aktorów oglądać, bo możemy sobie pomyśleć i powiedzieć w głowie: kurczę, te Ferrari źle z nim wygląda, lepiej gdyby jeździł Mercedesem. Więc pamiętajmy, że ważne jest to, żeby cieszyć się mocno tym, co mamy w tej chwili, doceniać na maksa, natomiast mieć gdzieś wizję tego, że są sposoby i są miejsca, do których możemy dojść, gdzie będzie nasza wersja bogatego życia. Kolejna wersja bogatego życia w moim wypadku to mamy w tej chwili godzinę 11:25 i lecimy. Kolejną wersją bogatego życia dla mnie jest to, że podczas pracy w pozycji stojącej mogę sobie spokojnie tańczyć do Paula McCartneya, Rihanny i Kanye Westa, słuchając muzyki w słuchawkach, bo z boku
u Piotra jest kolega, więc nie chcę słuchać głośno. Tym brzydko mówią w tej piosence. Kolejna rzecz, którą praktykuję już od pewnego czasu, może mało na tym vlogu pokazywałem, ale raz w tygodniu chodzę na masaż, z tego, że ćwiczę, ale też w kwestiach relaksujących nie ma nic lepszego niż masaż, więc staram się raz w tygodniu chodzić na masaż i właśnie tam jadę. I masaż zakończony, pełna godzina, totalny chill out, muzyczka, ciepło, masowanie całego ciała. Uff, to jest dobra rzecz. Żałuję, że odkryłem to dopiero tak późno, bo zawsze uważałem, że masaże nie są dla mnie, a są zdecydowanie dla mnie i pewnie dla każdej osoby, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Więc to, do czego Cię zachęcam zrobić, zrób sobie małą listę, może to być w formie trzech poziomów, może to być w innej formie, ale kiedy i co ma się wydarzyć, jeżeli chodzi o te kwestie, w cudzysłowie, Boga tego życia. I czy to będzie kwestia związana z wolnością, romansem, bogactwem, czy władzą. Możesz jak najbardziej w komentarzach napisać i jak najbardziej możesz nie podawać prawdy, bo sam wiem, że dużo osób siedzi też tutaj, natomiast nie wszyscy o tym mówią. I dobrze, nie o to chodzi, żeby o tym mówić, ale chodzi o to, żeby nie oszukiwać siebie i nie pozwolić przede wszystkim, żeby inni swoją opinią o nas decydowali, kim jesteśmy, kim się stajemy. No, tak nie wolno. Tak więc dziękuję za dzisiejszy dzień. Powodzenia w budowaniu swojego lepszego jutra. Powodzenia w cieszeniu się dzisiaj i do zobaczenia jutro. Pa!